Otwieram uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji 25-lecia odrodzonego samorządu w Polsce. W sali widowiskowej Dolnośląskiego Inkubatora Art Przedsiębiorczości odbyła się sesja uroczysta z okazji 25-lecia Bielawskiego Samorządu. Uczestniczyły w niej osoby, które były zaangażowane w proces tworzenia samorządności w mieście oraz pracowały na rzecz jej rozwoju przez minione ćwierć wieku. 25 lat temu z wieloma, jak patrzę na wystawę tutaj, która za nami jest, osobami, rozpoczynaliśmy samorząd. Ważnym momentem uroczystej sesji było wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności burmistrzowi Bielawy pierwszej kadencji Emilianowi Kupcowi. Ustanowione przez parlament zaszczytne odznaczenie nadawane jest zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956-1989. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wręczył w asyście parlamentarzystów wojewoda Tomasz Smolarz. Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczony zostaje pan Emilian Piotr Kupiec. Był też czas na wspomnienia, zarówno początków samorządu, jak i kolejnych jego kadencji. To była pierwsza kadencja bardzo trudna. Przepisy nie do końca jasne, nie wiedzieliśmy, czy można. Społeczno-gospodarcze przemiany, które nas dotknęły, były bardzo dotkliwe. Padły firmy, nie było wpływu z podatków. Więc powiem tak, samorząd pierwszej kadencji naprawdę był pod ogromną presją. Ogromne doświadczenia wyciągnęliśmy z tego czasu. Jak się obchodzi jubileusz, świętuje się takie początki, to przede wszystkim pamięta się to, co było dobre, co było może trudne, ale jakoś po naszej myśli realizowało się to, co było w sercu od dawna złożone, realizowała się wolna Polska. A więc nie można nic tu dzisiaj powiedzieć, że były trudności nie do pokonania. Takich trudności nie było, bo okazaliśmy, że to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Z perspektywy czasu, kiedy patrzę, że funkcjonuje komunikacja miejska z tamtych czasów, funkcjonuje akwarius, rosną TBS-y, mimo wszystko to był ciężki okres ciężkiej pracy, zarówno w wymiarze tej zawodowej, jak i oczywiście dla moich najbliższych, bo tutaj miałem odpowiednio mniej czasu. Ale myślę, że generalnie wspominam to jako okres dobry. Mam wrażenie, że z biegiem czasu ta nasza polityka, ta lokalna, coraz więcej nasiąkała tymi złymi zwyczajami, no powiedzmy z tej centralnej, warszawskiej, ogólnopolskiej polityki, ale uważam, że pierwsza kadencja, ta druga kadencja, to była taka kadencja pełna entuzjazmu, pełna zaangażowania, pełna takiej trochę, bym powiedział nawet pompatycznie, ideowości. Ja sobie poczytuję za zaszczyt, że pracowałem z takim wspaniałym zespołem ludzi, bo trzeba pamiętać o tym, że burmistrz bez pracowników samorządowych, bez swoich podwładnych niewiele zrobi. Więc powiem, że szczycę się niewątpliwie tym, że udało nam się zbudować drugą część obwodnicy, że stworzyliśmy park przemysłowy, że powstała strefa wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, zbudowaliśmy inkubator przedsiębiorczości, Art Inkubator 2. To są wszystko rzeczy, które powodują, że Bielawa staje się atrakcyjna, bo uzbrojenie 100 hektarów terenu w pełni, to procentuje tym, że teraz możemy sprzedawać te działki. Także ja generalnie uważam, że z moim zespołem przez te lata stworzyłem mocne podstawy do rozwoju Bielawy. Wszyscy burmistrzowie, niezależnie od obecnie pełnionej funkcji, przekonywali, że reforma samorządowa się udała i przyniosła pozytywne efekty. Te złe doświadczenia raczej są wyparte przez te dobre doświadczenia. Myślę, że to był dobry okres. Też to w ogóle praktyka pokazała, że pomysł, reforma samorządowa, oddanie lokalnej społeczności z wszelkimi wadami i zaletami tego rozwiązania, mimo wszystko było dobrym pomysłem, co widać na terenie miasta Bielawy, która rozkwita. Ludzie na dole lepiej wiedzą, co trzeba robić, co w pierwszej kolejności, na co wydać pieniądze. Poprzednio mieliśmy system centralnie sterowany i on z różnych względów był mało wydolny.
Oczywiście, jak w każdej działalności ludzkiej, są popełniane błędy, są czasem jakieś wybory trudne czy niewłaściwe, no ale tak to już jest. Ale generalnie reforma jest udana. Jeżeli chodzi o nasze miasto, to przeobraziło się niesamowicie za te 25 lat. Pozytywnie, natomiast oczywiście też mamy problemy do rozwiązania, które są jakoś zaległością poprzednich lat. No chociażby brak miejsc pracy, tu upadek przemysłu włókienniczego, to, że dużo młodych wyjeżdża z miasta, to są problemy do rozwiązania na przyszłość. Przy jubileuszu nie mogło zabraknąć życzeń dla miasta, mieszkańców i jego włodarzy. Przyszłość przed nami, tego życzę bielawskim samorządowcom obecnym, ale też dziękując jako człowiek, który się tutaj urodził, że poprzednie samorządy także wniosły do rozwoju Bielawy. Tego też nie należy zapominać, należy o tym mówić i należy za to też podziękować. Żeby nowa władza miała pomysł na Bielawę, miała wizję, żeby byli to ludzie kreatywni, którzy potrafią powalczyć o dobro Bielawy. Życzę, że jak spotkamy się na 30-leciu samorządu, żebyśmy mogli powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy w Bielawie te szanse. Po pierwsze, władza to nie są przywileje, to jest odpowiedzialność ogromna i jeśli ktoś nie ma tego poczucia, tej odpowiedzialności za ten obszar, którym mu przyszło zarządzać, to jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. Natomiast zawsze już też powtarzam wszystkim moim kolegom samorządowcom, ten czas, który jest wam dany, to nie jest wasz czas. To jest czas mieszkańców tego miasta. Przede wszystkim, żeby podejmowali uchwały z wielkim rozsądkiem, rozwagą i żeby one były trafne, a takie moje ukryte, które jednak ujawnię, to żeby bardzo ostrożnie, wnikliwie patrzyli na tak zwane zadania własne gminy, przyjmowali je chętnie, niech przyjmują je chętnie, ale niech zaraz szybko liczą finanse, bo tu jest pewne zagrożenie, które wyczuwam po 25 lat. To jest punkt słaby, gdzie politycy by sobie chcieli zawłaszczyć samorządy przez nakładanie coraz więcej zadań, a dawanie coraz mniej funduszy. Życzę wszystkim, szczególnie tym, którzy przed nami są, żeby kończąc swoją działalność mieli poczucie, że dobrze wykorzystali ten czas i mieli poczucie satysfakcji z tego, co zrobili, niezależnie od tego, jak będą oceniani. Żeby śladów nie zostawić, żeby ślady nie zostały. Miasta nasze, domy nasze, na uwięzi się kołyszą. Tuż nad ziemią, ledwo, jak ten mały koni widać. Uważam, że najważniejszą rzeczą w Bielawie jest poszukanie miejsc pracy dla mieszkańców. I oprócz obowiązków wynikających bezpośrednio z ustawy, permanentnie zabiegam o kontakty z inwestorami z zewnątrz, też rozmawiam z naszymi przedsiębiorcami i mam nadzieję, że to w którymś momencie zaowocuje. Pierwsze jaskółki są, jestem pełen optymizmu. Wiadomo, że to nie jest tak od razu, ale w perspektywie, mam nadzieję, 2 lat zaczną powstawać nowe miejsca pracy, może nawet wcześniej. Uroczysta sesja była również okazją do wręczenia nagród w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym, którego organizatorem było Gimnazjum Ekologiczne nr 3. Puchary odebrali uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą w tej dziedzinie: Michalina Paluch, Natalia Sawa i Jędrzej Piątek. Na zakończenie wystąpili na scenie młodzi artyści z zespołu Spółdzielczego Centrum Kultury, Studia Piosenki i Tańca Fart i zespołu Erato.